Czerwiec. Awaria w interowej siedzibie w Bierkowicach. Kolega, który tu ze mną mieszka w Bierkowicach, to ma wyraźne zdolności predykcyjne i prestydygitatorskie. Nie tak dawno zeszliśmy tu do piwnicy. Kiedy to było? Teraz, zaraz po moim wyjściu ze szpitala. W piątek chyba to było. Zmienić filtr jeszcze raz, tam filtr jest. I on mówi, bo to ci przerzewieje. Iż cholera wziął, przewidział, że mi to przerzewiało i woda cieknie, to jest zawór przed licznikiem, tu jest plomba. Ale powiedzieli w wodociągach, że naprawa, bo to już my musimy zrobić we własnym zakresie, bo to jest sieć wewnętrzna. Tu idzie rura do zasuwy na zewnątrz. I musi ktoś przyjechać zamknąć na zasuwie, pracownik. Ja to sobie zrobię, wymienię. Od razu cały ten odcinek, bo to wszystko mi przerzywiało, to zrobię to w Mosiądzu. To na Mosiądz zamienię. Plombę przyjadą, spiszą plombę. Plombę spiszą i potem przyjadą i zaplombują jeszcze raz. Instalacja wodna tutaj widoczna, złożona na przełomie maja i czerwca 2017 roku. Najpierw złożona od strony domowej, od strony piwnicy. No i co w takim przypadku? Przychodzi monter, spina rury PE, jedną z drugą od strony domu i od strony sieci i mówi: Pani Emi, pani już tam złożyła sobie w domu. Ano złożyła. To pani teraz rozmontuje i my plujniemy wodą, żeby te wszystkie opiłki wyleciały. I potem znów sobie pani złoży. Dobra. A tu? Złożyła pani w domu? Tak. Dobra, to my puszczamy wodę. Emiel Elektrikos Emieńczyk.